Rozdział 8. O roztargnieniach w rozmyślaniu. Dla uzupełnienia tej krótkiej nauki o modlitwie umysłowej wypada coś powiedzieć o rozmaitych trudnościach i przeszkodach zdarzających się w tym świętym ćwiczeniu oraz wskazać środki zaradcze. Przeszkody na modlitwie mogą pochodzić czy to od nas samych, czy z zewnątrz, od złego ducha, wieczystego wroga, zbawienia naszego. Przeszkody z nas samych pochodzące bywają głównie trojakie. Roztargnienie to jest narzucanie się obcych i próżnych myśli, uciekanie umysłu od przedmiotu modlitwy do światowych, a przynajmniej obcych rzeczy. Oschłość to jest pewna nieczułość serca, trudność poruszenia woli i wzbudzenia jakichkolwiek uczuć, połączona z pewnym tęsknieniem na modlitwie, z pewnym wstrętem do rzeczy boskich. W końcu ociężałość to jest ogólna jakaś nieudolność do myślenia i modlenia się, nieczynność, jakoby ospałość umysłowa. Roztargnienie pochodzi najpierw, jak się już wyżej powiedziało, z braku odpowiedniej materii do rozmyślania. Umysł, będąc z natury swej niezmiernie czynnym i ruchliwym, gdy nie ma przed sobą dostatecznego zajęcia na modlitwie, gdy nie wie, o czym myśleć i jak się zająć, naturalnie ucieka do innych obcych rzeczy, o których mu myśleć łatwo. Tej przyczynie roztargnień zapobiega się podług nauki danej w rozdziale 5, dobrem wyborem i pilnem przygotowania materii rozmyślania, czyli punktów medytacji. Po drugie, roztargnienie pochodzi często z braku skupienia zewnętrznego lub wewnętrznego w czasie modlitwy. Jeżeli kto nie stara się nawet o skupienie zewnętrzne, to jest, jeżeli nie szuka sobie na modlitwę ile możności zakątka cichego, jeżeli w czasie samej modlitwy nie strzeże pilnie oczu, nie zachowuje ułożenia ciała skromnego i spokojnego, wówczas nie może się temu dziwić, że go roztargnienia ze wszech stron napastują. Również jeżeli się kto nie stara o skupienie wewnętrzne, to jest jeśli nie pamięta o tym, aby przed rozmyślaniem uspokoić myśli i odrzucić ile być może od siebie świat i wszystkie świeckie troski. Jeśli w czasie samego rozmyślania nie dokłada czujności nad sobą, aby narzucające się obce myśli prędko odpędzać i uciekający umysł wciąż do przedmiotu nawoływać, wówczas także sobie przypisać powinien roztargnienie i niepowodzenie na modlitwie. Do tego właśnie skupienia służą przestrogi w poprzednich rozdziałach dane, aby wieczór przed zaśnięciem zająć myśl pobożnym przedmiotem, o którym mamy nazajutrz rozmyślać, aby rano po przebudzeniu się do tegoż przedmiotu jak najprędzej myśli i serce zwrócić. Aby rozmyślanie odprawiać ile możności zaraz po wstaniu, przed innymi zajęciami i zanim wpadniemy w wir dziennych interesów, aby rozpoczynając rozmyślanie stawić się w obecności Boga patrzącego na nas, oddać Mu pokorny pokłon i tak dalej. Z tych zaś wszystkich środków utrzymania się w skupieniu może najskuteczniejszy jest to żywe stawienie się w obecności Bożej i najdzielniejszy sposób oddalenia narzucających się roztargnień jest przypominać sobie co chwila, że z Bogiem rozmawiamy, że Pan Bóg na nas patrzy i nas słucha. Po trzecie, zdarza się także, że roztargnienia pochodzą nie tyle z braku skupienia się w czasie samego rozmyślania, ile z całego trybu życia, zbyt rozproszonego i niejako wylanego na zewnętrzne sprawy. Niekiedy też powodem natrętnych roztargnień
jest jakieś szczególne zajęcie, które nas zupełnie pochłania, jakaś troska, która nas wciąż ściga i wszystkie nasze myśli zaprząta. W takich razach trzeba najpierw pomyśleć o usunięciu zajęć lub zabaw zbyt rozpraszających, a niepotrzebnych. Nic dziwnego bowiem, że sprawy nie po Bożemu podjęte przeszkadzają nam w obcowaniu z Bogiem. A potem trzeba się starać, żeby też innym, choć najlepszym sprawom, nie oddawać się w sposób zbyt porywczy, gorączkowy, namiętny. Kto chce z Bogiem poufale obcować, ten, jak ostrzega święty Bernard, tylko modlitwie powinien się oddawać, wszystkim zaś innym zajęciom powinien się tylko pożyczać. Jeżeli wreszcie te roztargnienia pochodzą z jakiegoś zajęcia lub z jakiegoś kłopotu, którego ani uchylić, ani umiarkować nie możemy, wówczas nieraz się przyda samą tę rzecz, która nam na sercu ciąży, Panu Bogu w modlitwie polecać i z niej samej brać powód do gorliwszego łączenia się z Bogiem. W końcu są osoby mające z natury umysł nadzwyczaj lekki, ruchliwy, niespokojny, niezdolny do stałego utkwienia w jakimkolwiek przedmiocie, a stąd na modlitwie muszą walczyć z ciągłymi roztargnieniami. Jest to wada temperamentu, która się całkowicie usunąć nie da. Jednak nie jest to przyczyna zaniechania całkiem modlitwy umysłowej. Jakikolwiek mamy temperament, od Boga go mamy, więc może on być dla nas utrudnieniem, krzyżykiem, od Boga zesłanym, okazją większej walki, ale nie może być przeszkodą do osiągnięcia doskonałości i połączenia z Bogiem. Takie osoby mogą nie mniej jak inne w modlitwie umysłowej postąpić, ale muszą przyłożyć więcej starania, cierpliwości w znoszeniu tych natarczywych roztargnień, wytrwałości w ich oddalaniu, więcej gorących aktów i pokornych próśb do Boga zanoszonych, więcej akuratności w zachowaniu danych przepisów dla utrzymania się w skupieniu. Mogą też używać pewnych środków pomocniczych, na przykład w czasie rozmyślania mieć wciąż przed oczyma lub trzymać w ręku krzyżyk, albo obrazek odpowiedni, albo też książkę zawierającą treść rozmyślania i tym podobne. A gdy w ten sposób mężnie walczyć będą, mogą być pewne, że ich modlitwa, jakkolwiek przerywana roztargnieniem, miła będzie Bogu i mogą słusznie ufać, że Pan Bóg przyjdzie im w pomoc z nadzwyczajną łaską i ofiarność ich wynagrodzi sowicie.